Uczniowie Jezusa z wielką mocą głosili uczniowie o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielu. W imieniu Jezusa czynili znaki i cuda oraz uzdrawiali chorych. Człowiek kulawy od urodzenia został całkowicie uzdrowiony i szedł wraz z Piotrem i Janem do świątyni, śpiewając, skacząc i chwaląc Boga na oczach wszystkich ludzi. Wieść ta rozeszła się szybko i lud zaczął się tłoczyć wokół uczniów. Ludzie zbiegli się ze wszystkich stron, wielce zdumieni dokonanym przez uczniów uzdrowieniem. Po śmierci Jezusa kapłani myśleli, że wśród nich nie będą dokonywane już żadne cuda, że całe to podniecenie wygaśnie, a lud ponownie wróci do ludzkich tradycji. A tymczasem bezpośrednio wśród nich uczniowie dokonywali cudów, a lud ogarniało zdumienie. Przecież Jezus został ukrzyżowany. Dziwili się więc, skąd Jego naśladowcy otrzymywali tę moc. Myśleli, że tylko ze swojego życia Jezus udzielał im tej mocy, lecz gdy umarł, spodziewali się, że dokonywanie cudów ustanie. Piotr rozumiał ich zamieszanie, dlatego rzekł im: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie? Dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie? Jakobyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Arcykapłani i starsi nie mogli znieść tych słów i na ich rozkaz Piotr i Jan zostali pochwyceni i wtrąceni do więzienia. Lecz tysiące zostały nawrócone i uwierzyły w zmartwychwstanie i niebowzięcie Pana przez usłyszenie tylko i tego jednego przemówienia uczniów. Zaniepokoiło to bardzo kapłanów i starszych. Zabili Jezusa z tą nadzieją, że lud skieruje ponownie swe myśli na nich, ale sprawa wyglądała obecnie gorzej niż przedtem. Publicznie zostali oskarżeni przez uczniów, że są mordercami Syna Bożego. Ponadto nie wiedzieli, jak dalece rozwiną się te sprawy i jak sami zostaną potraktowani przez lud. Z przyjemnością skazaliby Piotra i Jana na śmierć, ale nie odważyli się na to z obawy przed ludem. Następnego dnia apostołowie zostali postawieni przed radą. Byli tam obecni ci sami mężowie, którzy z zapałem domagali się krwi sprawiedliwego. Zrzeli oni wówczas, jak Piotr zapytany, czy on jest jednym z uczniów Jezusa, przysięgał i zaklinał się, aby zaprzeć się swego Pana. Mieli więc nadzieję, że i teraz go zastraszą. Ale Piotr się nawrócił i teraz dostrzegł sposobność zmycia plamy owego pochopnego i tchórzliwego zaparcia się i wywyższenia imienia, które dawniej zbezcześcił. Ze świętą odwagą oraz mocy ducha nieustraszenie oświadczył: w imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Lud był zdumiony odwagą Piotra i Jana i poznał, że byli z Jezusem, gdyż ich szlachetne i śmiałe zachowanie podobne było do zachowania się Jezusa, gdy stał on przed swoimi wrogami. Gdy Piotr zaparł się Jezusa, ten zganił go jednym współczującym i zasmuconym spojrzeniem, a teraz, gdy śmiało przyznał się do swego Pana, Piotr został uznany i pobłogosławiony. Na dowód uznania przez Jezusa Piotr został napełniony Duchem Świętym. Kapłani nie odważyli się okazać nienawiści, jaką żywili do uczniów. Rozkazali im opuścić radę i rozmawiać między sobą. Rozmawiając między sobą, rzekli: co zrobimy z tymi ludźmi? Bo że jawny cud został przez nich dokonany, o tym wiedzą wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Temu nie możemy zaprzeczyć. Obawiali się, aby ten dobry uczynek nie nabrał między ludem jeszcze większego rozgłosu.
Kapłani przewidywali, że jeśli stanie się powszechnie wiadomym faktem, że wtedy skończy się ich panowanie i będą na nich spoglądać jak na morderców Jezusa. Niemniej jednak to wszystko, na co się odważyli, było zagrożenie i nakazanie apostołom, aby już więcej nie nauczali w imieniu Jezusa, gdyż inaczej zginą. Lecz Piotr śmiało oświadczył, że żadną miarą nie mogą milczeć o tym, co widzieli i słyszeli. Uczniowie poprzez moc Jezusa dalej uzdrawiali tych wszystkich udręczonych i chorych, których przynoszono do nich. Setki ludzi codziennie występowały pod sztandarem ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i niepowziętego Zbawiciela. Kapłani starsi i ci, którzy przeważnie mieli do czynienia z ludem, byli przerażeni. Ponownie wtrącili apostołów do więzienia z tą nadzieją, że zainteresowanie, podniecenie ustanie. Szatan i jego aniołowie cieszyli się, lecz aniołowie Boży otworzyli drzwi więzienia i wbrew nakazowi arcykapłanów i starszych powiedzieli: idźcie w świątyni i w świątyni otwarcie głoście ludowi wszystkie te słowa, które życie dają. Zebrała się rada i posłała po więźniów. Słudzy otworzyli więzienne drzwi, lecz tych, po których przyszli, nie znaleźli. Wróciwszy więc do kapłanów i starszych, oznajmili: więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością, a również strażników stojących pod drzwiami, lecz gdy otworzyliśmy, nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Ten nadszedł ktoś i doniósł im: mężowie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami i przeprowadził ich bez użycia siły. Obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radę Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Ci żydowscy przywódcy byli obłudnikami, gdyż miłowali więcej chwałę ludzką niż Boga. Serca ich były do tego stopnia zatwardziałe, że nawet najpotężniejsze czyny dokonywane przez apostołów doprowadzały ich jedynie do wściekłości. Wiedzieli, że jeśli uczniowie będą głosić Jezusa o Jego ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu i niebowstąpieniu, utwierdzi to ich winę jako